witajcie. Dzisiaj zapraszam Was na krótki spacer po mojej oborze. Dużo było pytań, komentarzy na temat tego obiektu. Jest to obora na 61 krów mlecznych i zaczniemy może od wyposażenia. Na początku wejdziemy do pomieszczenia, w którym znajduje się schładzalnik mleka. Jest to schładzalnik o pojemności 5000 litrów. Był zakupiony, używany bodajże z 2004 roku. Szukałem zbiornika 4000, jednak trafiła się piątka i w ogóle nie żałuję tego, że jest troszeczkę większy, bo czwórka byłaby na styk jak na tą obsadę i dlatego jest już piąteczka. Tam tutaj widać całe serce, całe zarządzanie tutaj oborą, wszystkie moduły od stacji paszowych, od hali udojowej, a w takim w ogóle centrum tutaj dyspozycji całej jest komputer, w którym możemy dużo ciekawych znaleźć rzeczy. Na początek omówię może troszeczkę system zarządzania stadem. Jaki to jest system? To jest Daily Plan C21. Może część z Was miała styczność z zarządzaniem stadem z federacji. Z tym programem już nie pamiętam nazwy jego, ale ten federacyjny też jest dosyć zbliżony, jeśli chodzi o rozwód. Tutaj mamy informacje na temat poszczególnych sztuk. Tutaj przykładowo wpiszmy sobie krowę numer 1. I tutaj mamy jej po prostu, nie ma tutaj aktywności, bo to jest to dodatkowe jeszcze wyposażenie, ale mamy informacje na temat ostatnich udojów, taką na bieżącą pierwszą przewodności, czyli jak szybko mleko płynęło i też czy pobiera paszę. To jest z dnia poprzedniego, a to z dnia dzisiejszego, czyli jak już dzisiaj widać, 3 odpasy spożyła, został tylko 4, także dobry łakomczuszek, od północy już po prostu 3 porcje swoje zjadła. I tutaj widać mleko w dniu dzisiejszym rano było 13,78 kg o 5.10, a w poprzednim udoju było 14,30 kg. I ostatnio w stacji paszowej była widziana o godzinie 11.58. Jeżeli zagłębimy się dalej, o tutaj nie, tu przepraszam, tutaj jest, tutaj mamy wszystko na temat czynności, które były wykonywane przy zwierzęciu. Przy tym akurat tutaj dużo nie mamy. Wejdźmy sobie na dwójkę, bo którąś inną czwórkę. O, tutaj widzimy, że był problem z nią z rozrodem, że już kilka miała tych inseminacji, ale już 16 maja była ciąża potwierdzona, także już wiemy, że ta sztuka jest pełna. Jeśli chodzi o rozród, to tu nam pomaga bardzo taki diagram w tym systemie GEA, bo tutaj pokazuje tak, na niebiesko mamy krowy zasuszone, na czerwono po porodzie, które i tutaj pokazują, kiedy powinna wystąpić ruja, czyli już tak u jedynki, 38, 34 możemy się spodziewać. Tutaj już alarmuje nas 71 i 56, że te sztuki powinny być już po rui, ale tutaj 56 miała korekcję racic, tutaj ta sztuka jest trochę problemowa, 71 to jest pierwiastka, też miała trochę problemów na starcie laktacji, także i, ale tutaj mamy następne sztuki, które już można powiedzieć, że są do badania. Tu dalsze, bo już tutaj powiedzmy sobie w tym momencie, jeżeli nie było roi, to już będzie niebawem badanie USG. Tak się to troszeczkę przeciąga, bo nie chcę po prostu pojedynczej sztuki robić, tylko jak już się bada, to kilka sztuk, żeby było. I nacielność, tak jak widać te turkusowe kwadraciki i na płodność, czemu tej rui nie było, tutaj nam pokazuje. Jeśli chodzi o dalej o system, to jest taki rozwód bardzo uproszczony, tutaj dzisiaj omówię, nie chcę tutaj przeciągać. O, tutaj mamy, tutaj. Jeśli chodzi o system, też tutaj mamy żywienie. Można też żywienie wpisywać ręcznie, ile tam sztuk, której sztuce przypada. Nie są dwa rodzaje paszy, zaraz przejdziemy do stacji paszowych, co pokażę. A można też żywienie zrobić automatyczne.
czyli po prostu sobie ustalamy, w którym dniu przed laktacją zaczyna zostawać treściwe, przed startem laktacji, później w trakcie i dalej na bieżąco, także tutaj mniej więcej widać, jak to powinno być. Pasza 1, pasza 2, przed 14 dni przed porodem, poród i po porodzie ilość, tutaj właśnie widać, to jest pasza numer 2. No jeszcze w to nie wszedłem, ale zawsze się przybieram, nie mam czasu i na razie lecę ręcznie, szczerze mówiąc. Dobrze, nie przedłużając, tutaj tak wygląda zarządzanie oborą. O, każda ze sztuk ma takie responder, na pewno widzieliście. Tutaj pas jak pas, ale w środku jest uchwyt po prostu, a w nim się znajduje taki nabój i to jest po prostu cały responder, cały czytnik, który szczytuje krowę. Identyfikacja, zaraz na hali przejdę, pokażę na początku, jak to wygląda. Jest to hala dojowa Ryba Białość 2x6 firmy GA z 2017 roku, jako nowa do tego obiektu była stawiona. Sterowniki Dematron 70, tutaj jeszcze jest opcja 75. One mają możliwość wpisywania danych bezpośrednio z terminala, jeśli chodzi o krowy, i pobierania danych z systemu. Tylko że u mnie jest mała obora i ja jestem w stanie po prostu to sobie zorganizować, że mam niedaleko pomieszczenie z komputerem i sobie po prostu pójdę i tam mogę dane wpisać, czy też sprawdzić odnośnie danej sztuki. I jeśli chodzi o tyle, to mi w zupełności wystarcza. Identyfikacja jest na hali, tak jak można się domyśleć. Tutaj jest ta bramka, jeżeli przechodzi przez nią sztuka z responderem, no to szczytuje automatycznie, która to jest sztuka i dane wklepuje do systemu na temat ilości mleka i też jej przewodności. Tak mniej więcej wygląda stanowisko udojowe. Zaraz pokażę, krowy sobie wchodzą z obory z tamtej strony i tutaj mają wyjścia i przechodzą korytarzykiem sobie na obory. No to zapraszam teraz może do stacji paszowych, a na koniec przejdziemy na obory. Już tutaj widać, w stacji paszowej jest jakaś sztuka, to jest nieodłączna część widoku, że naprawdę rzadko kiedy jak się wchodzi do obory, to żeby nie było tutaj jakiejś sztuki. I tak jak słychać, pobiera sobie paszę. Są dwa rodzaje pasz, dwa stanowiska, dwa boksy. Też firmy GA wszystko. I też to jest nowe stacje paszowe, tak jak widać, tam są ślimaki, paszociągi. I one ciągną tutaj z dwóch silosów. W dużym silosie jest pasza podstawowa, pełnoporcjowa, z 22% białka, przyjeżdża z mieszalni gotowa, granulat. A w tym małym sam po prostu robię taki korektor energetyczny dla zainteresowanych. To w komentarzu mogę napisać, jaki jest skład tego korektora energetycznego. No tutaj stacje jak stacje. Jedynie co, to trzeba uważać, bo czasami tam czujka może się przyciąć od napełnienia tamtych sypów i może wyskoczyć bezpiecznik po prostu i nie podawać nam paszy. W systemie będzie, że krowa ją otrzymuje, a w rzeczywistości nie było w zasobniku i jej nie otrzymywała. Także to pierwsza rzecz, trzeba kontrolować. I też ten korektor, co robię energetyczny, też od jakiegoś raz na jakiś czas trzeba po prostu spojrzeć, czy się gdzieś coś nie przywiesiło. No i tyle, jeśli chodzi o stację, także zapraszam na część na prów. Tutaj na pewno stali widzowie dobrze znają, bo tutaj dużo vlogów było nagrywanych, ale jeszcze przyjdziemy i opowiemy, jak to wygląda wewnątrz Black Roof. Układ tej obory jest najbardziej standardowy, jaki można było sobie wymyśleć, czyli trzy rzędy legowisk, dwa wewnętrzne, czyli tak podwójne, po 19 legowisk i w tamtym rzędzie mam 25 legowisk, tylko że dwa zajmują boksy na stację, czyli łącznie sumarycznie jest 61 miejsc. Wygrodzenia tych boksów to są też z GA, tak samo jak i materace. Tutaj no, powiedzmy sobie, poszedłem o standard wyżej i zainwestowałem nie w maty, tylko w materace z dwóch powodów. Praktycznie są dużo wygodniejsze, miętrze, bo są grubsze 4 cm.
materace i są całościowo, nie ma po prostu łączeń. A to na starej oborze zauważyłem, że w te łączenia często krowy napychają słomę i te maty po prostu nam się podnoszą. Także jeśli chodzi o ściółkę, to się kompletnie maty nie sprawdzają. A nie chciałem po prostu gołego betonu z tego względu, że mogłyby jakieś urazy czy odleżyny występować. Jeżeli na twardym i często wilgotnym, bo wiadomo, tą ściółkę, to one szybko z tego betonu by ściągnęły. No, też nie chciałem żadnych piaskowych, wapiennych czy coś, żeby nie mieć sobie pracy. Jeżeli to już robić, to robić raz a dobrze. No i tak jak mówię, to jest, jak widać w ogóle, to jest obora na płytkiej ściółce. Dwa korytarze gnojowe. Stamtąd jest przejazdowy od stodoły, tam stoi zawsze ładowareczka w stodole i rano jak przeganiam krowy do udoju na tamtą stronę, przed udojem wypycham tą tutaj na znajdującą się płytę gnojową i po udoju krowy, gdy stoją tutaj, wtedy mam miejsce, robię sobie tam porządek. Tak mniej więcej, jeśli chodzi o zużycie słomy, to tak 3 baloty na 4 dni. Robię to tak, że balot jest stawiany z tamtej strony, rozścielony między tutaj te dwa rzędy legowisk, rzucam kopkę, nadmiar też tam pod ścianę. Po prostu przez 3 dni to się na tyle akumuluje, że jestem w stanie 4 nie wstawiać balota. A i na tą stronę to ja robię tak, że między tymi legowiskami pobieram sobie słomę i ją rozścielam tutaj na korytarz. Wspomnę teraz o wymiarach. Tutaj ta część dla krów mlecznych ma wymiary 18 na 30 wewnątrz budynku. Grubość ścian to jest 40 cm, czyli 18,80 na 30,80 zewnętrzny wymiar budynku. Wysokość ścian to jest 2,80 m, 80 ściany i metr kurtyny. Wysokość drzwi wjazdowych 3 metry, żeby tutaj sobie spokojnie każdym sprzętem można było wjechać. A teraz szerokości. Szerokość korytarza paszowego jest 3,60, tak samo 3,60 jest tutaj spacerowy. Z tego względu ten jest szerszy, bo gdy krowy jedzą, tak jak zobaczycie, są ustawione, żeby tutaj spokojnie mogły dwie sobie przejść i się minąć jeszcze za nimi, między legowiskami i tym. Tutaj legowiska wewnętrzne są po 2,40, 2,40 plus 2,40, to jest 4,80. I tutaj ten korytarzyk ma bodajże 2,80 tylko już, bo tutaj nie stoją krowy do jedzenia i jest luźniej. I tutaj rząd przy ścianie musi być, wiadomo, troszeczkę szerszy tych legowisk i mają dłuższy i mają długość 2,60. Także uważam, że te wymiary są minimalne. Jeżeli ktoś tam by chciał mniejsze, to przy większych krowach, przy większych HF-ach to już mało by się to sprawdziło. Jeśli do innej rasy, drobniejszej, to jak najbardziej. Tutaj jeszcze troszkę mam taką finezję, że na tych korytarzykach przepędowych leżą ruszta, żeby tutaj po prostu się nie zbierał syf i nie było bałaganu. Tak samo jest przed wejściem do hali dojowej, analogicznie z drugiej strony legowisk. Też jest takie przejście. Te przejścia mają po 3,60, żeby spokojnie tutaj ruch krów się odbywał, tak jak które stanie przy poidle, żeby nie tarasowała przejścia. Jest też poidło, tak analogicznie z drugiej strony i też tutaj jest szochradło GEA. Jako ciekawostkę podpowiem, że tutaj ta obora została zrobiona w taki sposób, że można do niej jeszcze dołożyć zgarniacze i w każdym momencie można zrobić ją na bezściołową. Dlaczego ściołowa? W momencie, kiedy robiłem projekt, ceny słomy były praktycznie niskie, nieodczuwalne. Teraz troszeczkę podrożało, no troszeczkę, znacząco, bo 3-4-krotnie cena słomy poszła w górę. Ale tutaj cena budowy obiektu była niższa i komfort zwierząt. One mają suchą ściółkę. Zawsze na tej ściółce jest troszeczkę lepiej niż na tym gołym betonie, moim zdaniem. Tutaj, tak jak zacząłem, można przerobić to spokojnie na zgarniacze, tylko trzeba byłoby tutaj przy końcu zrobić kanał zbiorczy. Ewentualnie tutaj za oborą bądź przed oborą, ale pewnie najlepiej byłoby wewnątrz i zamontować zgarniacze bądź też robota do czyszczenia właśnie posadzek takich nie rusztowych, czyli pełnych, to Leli Discovery Collector teraz jest na rynku, także można to w każdym momencie dołożyć i ona będzie bezściołowa, ale na razie na ten moment nie planuję takiej inwestycji.
Czy żałuję tego, że na ściółce? No, ciężko mi powiedzieć. Jeśli chodzi o zdrowotność, o wygodę zwierząt, to jest taki duży plus. Tak jak widzę u innych hodowców na rusztach, to ta korekcja jest bardzo często. U mnie wystarczy po prostu 2 razy do roku i nie ma większych problemów tutaj z kopytami. No wiadomo, zdarzą się jakieś przypadki indywidualne, ale no, na to nie mamy wpływu. No, na przykład, że jeżeli ona była, miała już kopytę do roboty, a była wysokocielna, no to ją się pominęło z robotą, no i później to po porodzie troszeczkę wychodzi, także nie da się zrobić nigdy idealnie. Ogólnie, tak jak widać, to ta obora jest połączona ze starą. Tutaj w starej jeszcze żadnych przeróbek nie robiłem, bo jeszcze do końca nie zdecydowałem, jak to ma wyglądać. I po tej stronie po prostu stoją krowy zasuszone i oczekujące na poród, bądź też tuż po porodzie, po kilku dniach sobie, żeby jak dojdą do siebie, weszły na oborę. I jedna ważna rzecz. Projektując każdą oborę, musimy założyć, że zawsze będą sztuki chore, zawsze coś się będzie działo, dlatego warto mieć taką izolatkę. U mnie jest ona szybko przy wyjściu z hali, żeby sobie oddzielić krowy. Tutaj jest też drabina paszowa dana, zatrzaskowa, żeby jak do jakiegoś zabiegu można było szybko unieruchomić taką krowę. Tu akurat 2 są po korekcji i one mają troszeczkę problemy z kopytami, muszą z tydzień, dwa sobie na głębokiej ściółce postać, na miękkim podłożu. Oczywiście one do udoju to sobie przechodzą normalnie, ale cały dzień tutaj w tej izolatce na miękkim podłożu sobie spędzają. Co do podsumowania, to podsumować chciałbym, że to też nie jest do końca idealny budynek i jedną rzecz to na pewno bym w dniu dzisiejszym zrobił, a mianowicie lokalizację stacji paszowych. Tak jak widzimy, za tymi krówkami, za tymi stacjami w ogóle dużo jest ruchu i dużo bałagany krowy robią. No, tutaj jeśli chodzi o lokalizację, jeśli jest obora bezściołowa na rusztach, nie byłoby problemu, bo ten cały bałagan by się nam wcisnął i byłoby fajnie, bo logistycznie, że dużo przestrzeń jest przy stacjach, bo mamy wykorzystany ten korytarz i tutaj na ten ruch, na wychodzenie, wchodzenie, na wymijanie się krowy mają miejsce. Ale u mnie dużo tu bałaganu robią na wstępie i trzeba niestety przed wypychaniem obornika troszeczkę łopatką podrzucić. Jeżeli byłyby kilka metrów dalej, kilka boksów dalej te właśnie stanowiska paszowe, stacje paszowe, no to wtedy by to się wszystko przemieszało, przedeptało z tą słomą. A i tutaj też nie mogę dużo ścielić, bo zaraz cała słoma by była przeniesiona na ruszt i byłby zapchany. Także tutaj jest taki troszeczkę mankament. Co do następnej zmiany, na pewno byłyby kurtyny wyższe, co najmniej te 30 cm, 30-40 cm byłoby wyżej tej kurtyny. I to jak na razie po niespełna 2 latach użytkowania obiektu jestem w stanie powiedzieć. A i jeszcze też na pewno bym już kombinował z większą płytą obornikową i większymi zbiornikami na wynajowice, żeby mieć po prostu dłużej spokój i już bym robił coś takiego, żeby raz na pół roku po prostu byłoby opróżnianie. Mam nadzieję, że taka krótka wycieczka przypadła Wam do gustu po mojej oborze, że nie zanudziłem, może coś ciekawego udało mi się powiedzieć. Także nie przedłużam i widzimy się w następnym vlogu.